Muzeum w Gliwicach obchodzi w 2015 roku 110-lecie swego istnienia. Z tej okazji w najbliższą niedzielę 20 września w Parku Chopina odbędzie się retropiknik będący swoistą podróżą w czasie. Całe wydarzenie jest związane ze 110-leciem Muzeum w Gliwicach. Muzeum powstało w marcu roku 1905, w związku z czym na chwilę, akurat we wrześniu, przeniesiemy się na nowo do tamtych czasów. No i zobaczymy, jak wyglądali w tamtym czasie ludzie, jak się bawili, no i podglądniemy nieco zajęcia dawnej służby, bo zawsze mówi się o tym jaśnie państwo, zawsze wiemy, co robili ci ludzie ze sfer wyższych, a nikt nigdy jeszcze nie spojrzał na zajęcia służby. I tym razem właśnie będzie można podglądać, co też ta służba 100 lat temu robiła. Na zwiedzających czeka na pewno karuzela z końca XIX wieku, jak najbardziej oryginalna, z roku 1897. Różne gry i zabawy, w tym krokiet, nie mylić z niczym innym, jak najbardziej ta gra nazywa się krokietem, serso, bieg lokaja, żeby poczuć się, jak to służba w XIX wieku, czy też na początku XX pracowała, żeby zobaczyć, jak to w tamtych czasach było. No i mnóstwo innych atrakcji, balony, cukierki i co można powiedzieć, jeszcze nam tam na myśl przyjdzie. Nasze stroje są wzorowane, można powiedzieć, na oryginalnych, zachowanych strojach w różnych muzeach, w tym zagranicznych, oraz na oryginalnych grafikach z gazet modowych. Na ten wzór uszyte z tkanin ówcześnie występujących, za pomocą ówczesnych trików krawieckich i wszystkich zasad krawieckich, jakie te 100 lat temu obowiązywały. Stroje są takie, można powiedzieć, spacerowe, w sam raz na piknik, do posiedzenia w ogródku, takie popołudniowo-spacerowe, do wyjścia na zewnątrz. Zapraszamy 20 września do Parku Chopina od godziny 11 do godziny 16. Ja myślę, że karuzela jest wystarczająco duża, żeby nas zauważyć i wszyscy do nas bez problemu trafią.